studiu Beata Lubecka. A naszym gościem jest Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta i przedsiębiorca, jak sam o sobie mówi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią redaktor, dziękuję za precyzyjne przedstawienie. Taki wygląd charakterystyczny, charakterystyczne białe okulary, okulary w białych oprawkach od pewnego czasu, taki trochę, taka trochę hipsterka, powiedziałabym. Jak było na dołku? Bardzo dużo ciepłych słów ze strony policjantów, którzy wyrażali powszechne niezadowolenie ze wściągnięcia munduru policjanta i honoru policjanta w obrzydliwą polityczną grę pisowskiego reżimu. Oj, ostro pan jedzie, ostro pan jedzie. To znaczy, że policjanci na komisariacie, bo gdzie pan był zatrzymany dokładnie? Byłem przewożony przez różne zespoły policjantów. Byłem trzymany prawdopodobnie w tej samej celi, co Lech Wałęsa w Pałacu Mostowskich, więc tam również ci, którzy wiele zmian policjantów, która miała ze mną kontakt, na komisariacie w Warszawie, Śródmieście, na ulicy Wilczej. I właściwie nie spotkałem policjanta, który by mnie potępił za moje zachowanie. Raczej wszyscy potępiali ministra Kamińskiego. Ale szarpał pan policjantów, czy nie szarpał pan policjantów? Jak to wyglądało? No bo ma pan zarzuty na swoim koncie naruszenia nietykalności policjantów. Pani redaktor, nie mam żadnych zarzutów. Sąd to zwrócił. Sąd miał bardzo wiele możliwości prowadzenia tej sprawy, ale uznał, że to jest tak naciągane, tak ustawiane. Niezgodne są zeznania czterech policjantów, dwóch z Gdańska, dwóch z Warszawy, z oddziału prewencji, z materiałem filmowym, że właściwie zwrócił to do prokuratury, żeby prokuratura dał im szansę, żeby się nie ośmieszyli. No totalnie. Ale śledztwo będzie de facto. No prokuratura będzie prowadziła śledztwo w tej sprawie. Nie wiadomo, bo do tej pory nie było tego śledztwa. Ja mam nadzieję, że w wyniku tego śledztwa dojdzie do oskarżenia tych policjantów, którzy złożyli fałszywe oskarżenia. Ja dodatkowo jeszcze w tym tygodniu złożę zawiadomienie. Nie było żadnego szarpania, nie było żadnego popychania. Był kontakt fizyczny związany po prostu z dynamiczną sytuacją. Policjanci zabiegali mi drogę, zasłaniali mi tą drogę. Ja swobodnie spacerując sam, nie w ramach zgromadzenia, tylko sam, byłem otoczony przez kordon 500 policjantów. Starczy powiedzieć, że... Trochę pan sobie dworował z policjantą, mówiąc, że nie będę uciekał, bo nie mam po prostu kondycji. Ale widziałam te filmiki, bo kilka ich było zamieszczonych w internecie. No i trochę pan, mam wrażenie, prowokował policjantów, bo wdawał się pan w sprzeczki, bo próbował pan sforsować ten kordon na krakowskim przedmieściu w okolicach pomnika Kopernika. No tak nie było? Pani redaktor, dworowałem sobie, bo surrealizm sytuacji był po prostu... oddziaływał także na mnie. No jeżeli idę sobie ulicą, biegnie koło mnie czterech policjantów, no to rzeczywiście miałem taki impuls, że wydałem do nich komendę, biegnijmy razem. Kordonu nie forsowałem, bo po prostu policjanci stali jak dzieci w przedszkolu, była przestrzeń, ja po prostu jak w polonezie, w tańcu polonez przeszedłem im pod rękami i tam dopiero zastąpił mi drogę oficer, który twierdzi, że go popchnąłem, to widać na wszystkich nagraniach, jest ich po prostu multum, że nie został odepchnięty, to są fałszywe oskarżenia, ale ja zamykając ten temat, pani redaktor, żeby wszyscy słuchacze mieli świadomość. W 2017 w trasie miesięcznicy Władysław Frasyniuk kopał, lżył i pluł policjantów. W 2019 sąd okręgowy uznał go za winnego, ale uznał niską szkodliwość społeczną czynu. A w 2020, teraz w Wysokim Sądzie w marcu 3 sąd apelacyjny uznał, że takie zachowanie w trakcie tak dynamicznych akcji jak właśnie demonstracje nie jest w ogóle przestępstwem i go uniewinnił. A ja w Wysokim Sądzie nie byłem w czasie demonstracji. Nie jestem Wysokim Sądem, proszę pana, nie jestem Wysokim Sądem, ja z panem rozmawiam, ale jak się patrzy na pana z boku, no to można uznać pana za zadymiarza. Niektórzy mogą uznać pana za zadymiarza, bo wyprowadza pan ludzi na ulicę w trakcie pandemii. To jest niebezpieczne. Ale ta teza ma w sobie fałszywe założenie. Ja nikogo nie wyprowadzam, pani redaktor, na ulicę. Ale ja jest pan liderem tego strajku przedsiębiorców, czy nie jest pan liderem? No jest pan jego twarzą. To są ważne słowa. Nie jestem ani przewodniczącym związku, ani przewodniczącym partii.
to nie mam żadnej organizacji za sobą, to ludzie, pani redaktor, wychodzą na ulicę, bo mają dość pogardy ze strony polityków, mają dość kłamstw Mateusza Morawieckiego, że uratował 2,5 miliona miejsc prac, mają dość obłudy Dudy, który mówi chodźcie w maseczkach, a sam chodzi po bazarach, tworzy skupiska i w ogóle plują na obywateli, którzy szanują przepisy i plują na prawo, które sami ustanowili. I ci ludzie mają dość. Ja rzeczywiście, pani redaktor ma rację, jestem twarzą, no ja poświęciłem poprzednie wybory, które się nie odbyły i kampanię z nimi związaną, poświęciłem, żeby promować, odkłamywać to, co robi PiS wobec przedsiębiorców i promować prawdę. Prawdę o tym, że nastąpiła zaplanowana, ale bezmyślnie prowadzona, źle zaplanowana i bezmyślnie prowadzona kwarantanna, która doprowadziła do niepotrzebnej eksterminacji gospodarczej, o czym słyszeliśmy przed chwilą nawet w wiadomościach. Więc to ludzie wychodzą, pani redaktor. No ja tylko rzeczywiście na zbitek różnych okoliczności stałem się twarzą tego ruchu. No ale nawet jest pytanie od słuchacza. Słuchacz Emil pyta, czy uważa pan za odpowiedzialne wyprowadzanie ludzi w czasie pandemii? Albo inaczej, w takim razie, czy to jest odpowiedzialne wychodzenie w trakcie pandemii z takimi protestami? Pani redaktor, cieszę się, że pani mnie zaprosiła, bo zostałem zbombardowany szczególnie przez TVP PiS, że jestem przestępcą. Tam nawet jakiś aparatczyk pisowski mówił o czynnej napaści na policjanta, co jest w ogóle całkowicie innym czynem. Kłamią, obrzucają mnie błotem i opluwają. Ludzie to czytają. I teraz te pytanie, które mówi o tym, że ja tam wyprowadzam jakieś tłumy ludzi, że ja jestem wychsicielem, jak to powiedział... Ach, już nie będę cytował tego Dudy. Generalnie to jest nieprawda, więc pytanie jeszcze raz, czy to jest odpowiedzialne wychodzenie? To ja nikogo nie wyprowadzam, wychodzę razem z innymi przedsiębiorcami, ludźmi, którzy walczą o godność, o wolność i o prawa obywatelskie. Czy to jest odpowiedzialne? Oczywiście wysoki sąd. Wysoki sądzie, znowu pan z tym wysokim sądem. Rozumiem, że pan był przed sądem i w związku z tym panu tak już zostało. No ale jeśli chodzi o ten pierwszy protest, no to część uczestników jednak była dość agresywna. No i są też w ogóle wątpliwości powstały, czy to w ogóle byli przedsiębiorcy. Nie, w ogóle nie było tam agresywnych ludzi. We wszystkich demonstracjach jedyna agresja była ze strony policji. Zbieżne komunikaty pod tytułem otoczonych przez ścisły kordon ludzi. Policja mówi proszę się rozejść. Ludzie się nie rozchodzą, ona ich ściska, mówi proszę zachować 2 metry odległości. To jest komedia, jaką znamy z filmów Barei. To jest głupota władzy, jaką znamy z czasów PRL-u. To jest surrealizm, to jest komedia, co wyprawia. No ale przyzna pan, że większość przedsiębiorców jednak nie wychodzi na ulicę. No to jest, można powiedzieć, jeśli chodzi o skalę, kim są przedsiębiorcy w Polsce, no to jest jednak garstka. Pani redaktor, Solidarność w największym swoim momencie rozkwitu miała 1 000 000 członków na 40 milionów ludzi. I mieliśmy system dwupartyjny, czyli wróg PRL-u, PZPR i reszta, niezależne związki zawodowe, które de facto tworzyły siłę polityczną. Obecnie mamy ogromne rozproszenie i ludzie są naprawdę skołowani. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości z badań Exit Pulse z zeszłego roku, że przedsiębiorcy rozbici są na poparcie we wszystkich partiach. I ja się cieszę, że w ogóle rośnie taka świadomość wśród przedsiębiorców, że zjednoczenie głosu, że jeżeli nie damy się rozegrać politykom, to jesteśmy w stanie tworzyć istotną wartość, istotny głos w przestrzeni publicznej. I oczywiście, no ja nie oczekuję, że 2 miliony przedsiębiorców na dzień, na pstryk porzuci, nie wiem, głosowanie i poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, czy dla Hołowni, ale cieszę się, że coraz więcej osób otwiera oczy, że to jest niesamowita szansa, ten cały bunt społeczny w tej chwili, który zaczął się od problemów gospodarczych, a teraz przeradza się w głos przeciwko ograniczeniu praw obywatelskich. No właśnie, czy to może być zapowiedź na przykład powstania takiego ruchu polskich żółtych kamizelek na wzór tego, co działo się we Francji? Jest ogromna szansa, żeby stworzyć jakąś, ja nie powiem siłę polityczną, ale wartość społeczną, głos społeczny oderwany od partyjnych podziałów. Kiedy to było ostatni raz, pani redaktor? Nawet nie można tego powiedzieć o KOD-zie, bo on bardzo szybko został zagospodarowany przez Nowoczesną i PO. My robimy wszystko, żeby żaden polityk nie stał się tą twarzą. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do zaangażowania, zapraszamy na grupę Strajk Przedsiębiorców na Facebooku. Pokażcie swoją twarz, pokażcie, że jesteście odpowiedzialni za Polskę, bo klasa polityczna zbankrutowała, jest nieodpowiedzialna i głupia. To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Czy powstanie partia Pawła Tanajno?
nigdy nie powstanie żadna partia Pawła Tanaj. No ja się brzydzę systemem politycznym, jakim mamy, opartym o wodzostwo. Ja nigdy nie będę ani Jarosławem Kaczyńskim, ani Borysem Budką, ani nawet Kosiniakiem. Jeżeli powstanie jakaś organizacja polityczna na bazie tego ruchu społecznego, będzie to organizacja oparta o wolę ludzi, oddolna, bezpośrednia, a ja mogę tam najwyżej twarzować. Na pewno nie będzie to partia Pawła Tanaj, bo ja się brzydzę tym systemem i walczę z tym i nigdy bym nie dołożył ręki, żeby umacniać obrzydliwe mechanizmy partyjne, jakie w tym państwie trawią nasz cały dobrobyt. I tutaj musimy wcisnąć pauzę. Część radiowa zakończona. Paweł Tanaj, kandydat na prezydenta, z nami zostaje przedsiębiorca. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL i ciąg dalszy tej rozmowy. Zapytam o pana program między innymi, ale nie tylko, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Żegnam słuchaczy. Nie. Zakładam, że jednak część słuchaczy z nami została, bo jesteśmy cały czas w internecie. A wie pan, internet to jest siła. Kto jak kto, ale pan o tym powinien wiedzieć, skoro pan doradza, jeśli chodzi o marketing internetowy. Tak, zgadza się? Doradza pan? Tak, ale myślałem, że w internecie to głównie na wideo, ale jeżeli ktoś jeszcze... Część słuchaczy również to internauci. Posłużę się teraz jeszcze cytatem. Prawie 20 lat robię w lobbingu i legislacji na rzecz przedsiębiorców i nigdy pana Tanajno nie spotkałem, a myślę, że znam wszystkich. Dlatego podejrzewam, że jego nagłe zaangażowanie jest związane z wyborami prezydenta, w których startuje. Tak napisał na Twitterze Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. To jest pan tym przedsiębiorcą, czy nie jest pan przedsiębiorcą? Kim pan jest po prostu? Cezary Kaźmierczak to jest człowiek, któremu płonie pod nogami i już nie powiem pod czym jeszcze, cała posada i siła reprezentacji przedsiębiorców. Spotkałem się z panem... A skąd pan ma pan takie informacje, takie wieści? Z panem Malinowskim, rozmawiałem z panem Markiem Dolaszewskim, jeżeli nie przekręcę. Z BCC, tak? Business Center Club, tak? Prezydentem Malinowskim, pracodawcy RP, wszystkie organizacje, które oburzone są tym, co robi rząd z przedsiębiorcami, zgłosiły się, kontaktujemy się, mamy plany wspólnej współpracy, mamy plany jakby oporu wobec rządowego nieróbstwa i lenistwa. A na czym ten opór miałby polegać? Rezerwuję sobie jakby przedstawicielstwo tych mniejszych firm. On widzi we mnie konkurenta i tak naprawdę stał się przystawką PiSu. Ja nigdy nie miałem z nim kontaktu, ale to moment. To on jest prezesem. I to on powinien zabiegać o to, żebym ja się czuł, że on mnie reprezentuje. Głos wśród małych firm jest taki. ZPP straciło jakikolwiek kontakt z małymi, średnimi i mikroprzedsiębiorcami. Nie wiem, kogo oni reprezentują. Jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji powiązane z rządem. I to jest moja odpowiedź na jego zarzuty. Ja jestem przedsiębiorcą właśnie, który nie powinien strajkować, tylko takie osoby jak rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw powołany przez PiS, taki właśnie jak pan Kaźmierczak, powinny stać na ulicach i walczyć o to, żeby w końcu była jakaś reakcja, a nie biernie przyglądać się ale temu. Ale dlaczego na ulicach? Czy to nie powinno się wypracować w ramach dialogu, a nie używać się jednak takiej pokazu siły? Oczywiście ma pani rację, pani redaktor, że powinien być ten dialog, tylko dialog ze ścianą jest mocno utrudniony. Z drugiej strony jest gra polityczna i całkowite olewanie wszelkich inicjatyw. To jest głos powszechny. Nic organizacje będące w Radzie Dialogu Społecznego nie osiągnęły. I my rozmawialiśmy osobiście z panią Emilewicz. Piękne zapewnienia i tak dalej. Nic. Więc wie pani, ja nie jestem politykiem, ja się nie będę z nimi okładał na spotkania, poklepywania i rozmowy. Miał być konkretny plan, pani Emilewicz ustaliła z nami, co ma być, nic się nie wydarzyło, dla mnie to jest koniec rozmów. Ja nie jestem politykiem, ja nie będę ciągle wracał do oszustów, z którymi, po prostu nie będę rozmawiał z oszustami. I jeżeli pan Kaźmierczak lubi obcować z oszustami i ciągle lubi być oszukiwany i oszukiwać innych, że coś robi, to niech to robi. Używa pan bardzo mocnych słów, ale pan mówi, że nie chce być politykiem, nie jest pan politykiem, ale de facto pan aspiruje do takiego miana, skoro startuje pan w wyborach prezydenckich. Co prawda nic nie wskazuje, żeby miał pan wygrać, żeby pan się miał nawet znaleźć w drugiej turze, ale jednak stanął pan do tego wyścigu i też słuchacze pytają, jak to się udało panu zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia potrzebnych na to, żeby w ogóle stać się kandydatem zarejestrowanym przez PKW, skoro ma pan taką znikomą rozpoznawalność. Ale to właśnie jest bardzo prosta sprawa. Każdy przedsiębiorca
który popatrzy na proces zbierania podpisów i na istniejące możliwości, znajdzie sposób organizacyjny, żeby to zrobić. Być może w większości osób wydaje się to niemożliwe, bo jesteśmy jakby zbombardowani tym, że musi być ta partia, muszą być ci partyjni działacze, że muszą być te struktury, ale wcale tak nie musi być. No to jak pan zbierał te podpisy? Kto dla pana zbierał te podpisy, te 100 tysięcy? Poparcia. Już odpowiadam. Przyjrzałem się po prostu w latach ubiegłych, jak to działa w partiach politycznych, bo partie polityczne opierają się o zespół, tych ludzi jest sporo w kraju, które ludzie, niektórzy związani, inni niezwiązani, którzy po prostu chcą zgłaszać z przedstawicieli do komisji wyborczych, tam można zarobić nawet 500 zł, 700 za jeden dzień pracy. I takich ludzi jest mnóstwo w Polsce, oni pracowali dla pana Gwiazdowskiego, pracują też dla partii. I ci ludzie, wystarczy ich odnaleźć, doporozumieć się z nimi i oni po prostu w zamian za to, że dostają pełnomocnictwo do zgłaszania swoich przedstawicieli, czy swoich, no przedstawicieli komitetu, ale ludzi, których oni znają, do komisji wyborczych, proszą, organizują te podpisy, no i tyle. I no to taki mini przemysł pan tutaj mówi, że istnieje? Słucham? To taki mini przemysł istnieje na zapleczu wyborów prezydenckich? No ale to tego jest... Tego całego procesu? W wyborach wszystkie partie tak robią. Cały system zbierania podpisów w Polsce opiera się o ludzi, których potem partie kierują do państwowych komisji wyborczych. I w komisji wyborczych, pani redaktor, jest 27 tysięcy, a podpisów trzeba zebrać 110. Naprawdę nie jest nic wielkiego. Ale po co się pan w to bawi, proszę mi powiedzieć? Mnie to cały czas nurtuje, po co pan to robi? Nie ma pan szansy. To chodzi o to, że buduje pan sobie w ten sposób rozpoznawalność, no bo jednak jeśli jest się kandydatem, nawet jeśli niszowym, no to ktoś to może zauważyć. Pani redaktor, po pierwsze, mi się nie podoba, że pokutuje takie przekonanie, że jakakolwiek aktywność publiczna jest związana z dorwaniem się do stołka. Ja startowałem w 2015... Nie, no chwileczkę. No można również publicznie się udzielać, na przykład pracując w NGO-sach, czyli w organizacjach pozarządowych, tak czy nie? No bez przesady. W sferze wyborów. Więc pani redaktor, w 2005, proszę zobaczyć, jaki gigantyczny sukces odniosłem. No, nie tylko ja, ale cała rzesza ludzi, którzy pracowali nad promocją idei demokracji bezpośredniej w Polsce. W 2015 startowałem jako prezydent. Pani redaktor, nie jestem idiotą. Ja wiedziałem i wszyscy wiedzieli, że nie mamy najmniejszych szans. Ale proszę zobaczyć, co się stało dalej. Paweł Kukiz zainteresował się tą ideą, rozmawialiśmy z nim, przekonaliśmy go. Następnie Paweł Kukiz... Ale do jakiej idei? Do idei referendów? Referendów i w ogóle wzmocnienia suwerenności obywateli nad politykami. I proszę zobaczyć, efektem tego, że ja wystartowałem w 2015, mamy dzisiaj Kosiniaka-Kamysza i PSL, który wpisał do programu właśnie demokrację bezpośrednią. Oczywiście to nie jest tylko moja zasługa, to jest też w dużej mierze zasługa Pawła Kukiza, ale jakby początek tej reformy PSL-u rozpoczął się dzięki mojej kandydaturze w 2015. No, nie przypisuje pan sobie zbyt dużych zasług? Nie, ja po prostu znam historię, pani redaktor. Ja tylko mówię, jak jest. No, jeszcze raz powtarzam, to nie jest wyłącznie moja zasługa. Ja tylko mówię, to jest ten efekt motyla. Zaczęło się od mojego kandydowania, potem ogromną pracę zrobił Paweł Kukiz, do którego mam gigantyczny szacunek właśnie za to, co zrobił w związku z promocją suwerenności obywateli, naszego prawa sprawowania władzy ponad politykami. No na razie to zrobił niewiele tak de facto, no bo przecież jeszcze referenda nie mają takiej mocy. No ile tych referendów było, no na Boga, w naszym kraju? Więc na razie to jest wszystko w deklaratywne na dobrą sprawę. Pani redaktor, my nie mamy referendów obywatelskich. Jest artykuł 4 Konstytucji w ogóle w dwóch punktach, który mówi o suwerenności narodu nad trójpodziałem władzy, czyli o najwyższej władzy narodowej. Mamy możliwość głosowania bezpośrednio, ale przez 30 lat wolnej Polski żadna partia nie napisała do tego ustawy o referendum obywatelskim. Jest ustawa, którą bardzo mylnie nazywa się ustawą o referendum ogólnokrajowym, ale proszę zajrzeć do tej ustawy w internecie i zobaczyć, co jest napisane w pierwszym i drugim punkcie. Tam jest mowa, że ta ustawa dotyczy uprawnień Sejmu wynikających z artykułu 125 Konstytucji i uprawnień prezydenta, który w porozumieniu z Senatem mogą sobie zwołać referendum. Więc to nie jest tak, jak było w 2015 roku, kiedy to Bronisław Komorowski sięgnął po ten instrument, bo już był po prostu w wielkim kłopocie i myślał, że to uratuje jego prezydenturę. A
nie uratowało. Ja jeszcze wrócę do tego, bo pan potem powiedział na antenie, że nie zakłada pan partii. No ale czytałam jednak w prasie, że były takie zapowiedzi i miał to pan zrobić już, nie wiem, czy to w weekend, czy tuż po weekendzie, no ale zatrzymano panu w związku z tym, ta inicjatywa na razie została powstrzymana, ale radomscy przedsiębiorcy, którzy pana popierają, to w pewien sposób zaanonsowali, że w mieście powstaną struktury partii Pawła Tanajno. A pan mówi, że jednak partii nie będzie. O tym referendum, bo to jest bardzo ważne. Ustawa obecna o referendum ogólnokrajowym to jest narzędzie dla Sejmu i Senatu. Nie ma w polskim prawie ustawy, która wykonuje artykuł 4 uprawnienia narodu do bezpośredniego sprawowania władzy bez woli i zgody polityków. I teraz wracam do partii. Pani redaktor, ja jeszcze raz podkreślę, ja nie jestem żadnym wodzem. Ja tu nie tworzę żadnych struktur. To, że ludzie oddolnie poczuli ten zew wolności, a ponieważ przedsiębiorcy do tej pory nie mają prawa się zrzeszać, mali i średni, musieliby zgromadzić 300 tysięcy pracowników, żeby założyć związek przedsiębiorców, co de facto jest progiem do spełnienia jedynie dla właśnie dużych organizacji tworzących właśnie, no, dla pana Kazimierczaka de facto organizacji, no i innych, które są też oczywiście w ten sposób funkcjonujące. No to mali przedsiębiorcy jedyną szansę zrzeszenia, która pozwala im na aktywność publiczną, ale też na taki młotek polityczny, na te niezbyt mądre głowy klasy politycznej, upatrzyli sobie partię jako chęć tworzenia, ale czy ja cokolwiek ogłosiłem? Nic. Nie, no ale miał pan ogłosić, więc próbuję jednak dowiedzieć się, jak to jest, no bo prasa pisze co innego, pan mówi co innego, więc rozumiem, że mam to potraktować pana deklarację na 100% serio, że nie będzie pan zakładał żadnej partii politycznej. Nie, pani redaktor, jeszcze raz, ja tego nie powiedziałem, ani nie powiedziałem, że ją zakładam, ani że nie będę nie, zakładał. Nie, no powiedział pan wcześniej, radio, że nie będę zakładał partii politycznej. No nie, pani redaktor, nie powiedziałem z takiego. Powiedziałem, że jest ogromna presja na to, żeby taką partię zakładać. Właśnie ten pan z Radomia to mówi, ale też wszyscy ludzie, jest bardzo duże środowisko przedsiębiorców, którzy się skupiło wokół tego strajku na Śląsku i się domagają tego, żeby partia została założona. Ja w tej chwili się temu przyglądam. Bo a, czyli jeszcze pan nie wyklucza, czyli jednak partia Pawła Tanajno powstanie. Absolutnie nie wykluczam, bo jeżeli nie dojdzie, pani Emilewicz obiecała, już wiele punktów złamała, które obiecała, ale między innymi obiecała, że wprowadzi PiS w ciągu 2 tygodni, w tym tygodniu następnym, w środę minie termin, miała być zgłoszona do Sejmu ustawa o zmianie właśnie ustawy z 1991 roku o zrzeszaniu się mikro i małych przedsiębiorstw, tak żebyśmy my zostali zdjęci z tego progu 300 tysięcy zatrudnionych, a zamiast tego był warunek, że 300 tysięcy mikro i małych przedsiębiorstw. Jeżeli PiS wprowadzi tą zmianę i my będziemy mogli się zrzeszać jako przedsiębiorcy, to nam jest partia niepotrzebna. Jeżeli nie wprowadzi tej zmiany, to jedyną formą zrzeszania się małych i mikroprzedsiębiorstw w organizacji, która może coś robić w sferze publicznej, będzie partia. I ja wtedy nawet będę rekomendował wszystkim, którzy się wokół strajku przedsiębiorców łączą, żeby się zrzeszali. Warto pamiętać też, że w tym strajku jest też mnóstwo ludzi, którzy nie są przedsiębiorcami, są pracownikami sfery prywatnej. Oni też chcą tworzyć partię. No. Ludzie chcą mieć przełożenie polityczne na to, co się dzieje w kraju i nie chcą tego dotychczas zastałego systemu 5 partii, które jakby żerują na subwencji, to ich tylko interesuje de facto. No ale pan też tam orbitował wobec partii, wokół tych partii, o których pan teraz mówi. Na przykład był pan w Platformie Obywatelskiej, jeśli pamięć mnie nie myli. Potem był pan w Ruchu Palikota, chociaż są sprzeczne pańskiemu, nazwijmy to, zeznania, bo raz słyszę, że był pan w partii Ruchu Palikota, potem, że jednak Janusz Palikot pana nie przyjął do tej partii, bo mu pan zawadzał, przeszkadzał generalnie. Więc no był pan w Demokracji Bezpośredniej. No i jeszcze startował pan do Europarlamentu w ramach Kukiz 15. Nie dostał się pan do Europarlamentu i jeszcze przecież pan walczył o prezydenturę w Warszawie, obiecując pizzę hawajską warszawiakom. Co? Pani redaktor, krótko odpowiem. Platforma Obywatelska 20 lat temu, przez 2 lata, i wtedy, kiedy ona była obywatelska, kiedy to naprawdę nie, właśnie coś takiego, co teraz się działo. Nie wiem, czy pani pamięta tą atmosferę, ale ja ją pamiętam. Ja się na kole na Mokotowskim spotykałem tylko z innymi przedsiębiorcami, ludźmi tam, nie wiem, lekarzami, wolnych zawodów. No komuś, kto widział, że jest potrzeba naprawy państwa. Tam nie było polityków.
Potem jak Tusk się dogadał z panem Piskorskim i zalali tą całą strukturę warszawską działaczami pana Piskorskiego, właściwie moje kontakty z Platformą się skończyły. Ruch Palikota, kiedy ja tam działałem, był stowarzyszeniem i nie przyjęto mnie do stowarzyszenia. Partia powstała kilka miesięcy później, jak ja już się rozstałem z Januszem Palikotem. Demokracja Bezpośrednia rzeczywiście była tworem, który miał promować, tak jak teraz ewentualnie powstanie partia Strajk Przedsiębiorców, no to Demokracja Bezpośrednia też była takim tworem do startowania w wyborach, bo jak się nie ma partii politycznej, to start w wyborach jest praktycznie niemożliwy. Co pani jeszcze wymieniła? W Kukiz 15. Nigdy no to de facto to nie jest partia, to jest cały czas ruch jednak, chociaż ostatnio Paweł Kukiz zapowiedział, że jednak założy partię, doszedł do wniosku, że nie da się działać inaczej po prostu. Tak, że było to utopijne, no chociażby dlatego, że nie ma subwencji, a jednak bez pieniędzy trudno zrobić takie rzeczy. Przed chwilą to właśnie powiedziałem, natomiast jeśli chodzi o Kukiz 15, ja nawet do stowarzyszenia nie należałem. Jak pani sprawdzi, Paweł Kukiz obiecał i mi, i Jackowi Wilkowi po wyborach prezydenckich, że weźmie nas na listy, więc zrealizował swoje obietnice. Bardzo go szanuję za dotrzymywanie słowa również. Więc, ale mój związek z Kukiz 15 tylko z tego wynikał. Współpracowałem z Pawłem Kukizem bardzo dużo, po prostu go lubię i rozmawiamy tym samym językiem na temat suwerenności narodu, ale to nie znaczy, że ja wchodziłem w jakiekolwiek struktury ruchu Kukiz 15. Tyle. Czyli podsumowując, prezydentem Polski pan nie zostanie i być może założy partię, jeśli okaże się, że Prawo i Sprawiedliwość nie doprowadzi do tego, że mali i średni przedsiębiorcy mogliby mieć swój związek, który nie wymagałby zrzeszania aż 300 tysięcy osób, tylko 300 podmiotów. Tak mam to rozumieć? 300 tysięcy podmiotów. Mikro, samozatrudnionych i małych przedsiębiorstw. Ale proszę nie mówić, że nie zostanę prezydentem, ja się z tym nie zgadzam, bo ja dotychczas startowałem zawsze coś promując, a nie startując po wynik, ale teraz się to zmieniło, pani redaktor. No jak to? Czytałam jeden z wywiadów pana i pan powiedział, że ma pan w pompce po prostu wynik. Generalnie to pana nie interesuje. To była prawda dotychczas, natomiast w tej chwili przedsiębiorcy i ludzie, którzy angażują się w ten ruch, powiedzieli, że oni chcą, abym ja startował po wynik i chcą wpłacać pieniądze, chcą, żebym miał fundusze takie jak pan Hołownia, żebym mógł się reklamować bardzo dużo w Radio Z i we wszystkich innych stacjach. Ale u nas, przepraszam, halo, pan się nie reklamuje, nie bierzemy żadnych pieniędzy, żeby było jasne, po prostu rozmawiamy w ramach debaty publicznej, w ramach dyskursu publicznego, więc... Troszeczkę proszę, tak było wciągnąć swoje słowa. Natomiast rozumiem, że dotychczasowa pana kampania też była w ramach, że ludzie wpłacają na jakieś konto. Pan ma jakieś konto, na które można wpłacać? Czy po prostu, no jak to wyglądało, jeśli chodzi o finansowanie? Pani redaktor, w poprzednich wyborach, tych znaczy, co się nie odbyły, mój komitet nawet nie założył konta bankowego. A teraz? A teraz założymy te konto bankowe, bo jest mnóstwo deklaracji wpłat i wszyscy domagają się, abyśmy zawalczyli o drugą turę i jestem to trochę zdecydowanie... Się pan, to trochę się pan obudził za późno, no bo przecież słyszymy, że wybory mają być 28 czerwca, chociaż może nie będą 28 czerwca. Teraz słyszymy, że może jednak będą po wygaśnięciu prezydentury Andrzeja Dudy. No jest jak zwykle na zamieszanie. Wyborów to ja... Bardzo zawsze byłem ostrożny i nie podzielałem entuzjazmu wielu dziennikarzy właśnie co do tego, że te wybory się w ogóle odbędą. Bo ja się boję tego, że przy spadku poparcia Andrzeja Dudy Jarosław Kaczyński będzie realizował myśl, którą przedstawił w jednym z wywiadów w latach 90., w których mówił, że raz zdobytej władzy już nie oddadzą. Więc ja nie wiem. Ja już się zaczynam martwić, czy Andrzej Duda powinien tracić te poparcie, czy nie powinien, bo żeby wybory się chociaż odbyły. No, być może się okaże, że tylko ulica nam zostanie, pani redaktor, czego nie życzyłbym nikomu. Są pytania, aha, jeszcze jeśli chodzi o pana program, no to jest dość skromny, powiedziałabym. No nic nie ma na przykład o polityce zagranicznej, a przecież jednak prezydent też może w tym uczestniczyć. No na przykład, czy naszym sojusznikiem najważniejszym powinny być nadal Stany Zjednoczone? Panie redaktor, ja taką generalną uwagę co do programu powiem. Może to jest banalne, ale najlepszy program ma pralka, bo go realizuje. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tego typu pytania, to ja strasznie chciałbym przestrzec wszystkich wyborców, którzy wierzą w takie bzdury odpowiadane w trakcie kampanii, ponieważ rzeczywistość jest skomplikowaną grą interesów i możliwości. I teraz, jeżeli prezydent w trakcie kampanii deklaruje, że on będzie z Unią, a ci będą ze Stanami, a ktoś tam deklaruje, że otwarty na Rosję,
no to to jest w ogóle jakaś mitomania, bo przecież to nie ma znaczenia, co on chce. No ale chce. Jakiś plan trzeba mieć, oczywiście się go koryguje w ramach tego, co się dzieje, jeśli chodzi o geopolitykę. No nie jesteśmy oczywiście samotną wyspą, rzecz jasna. Nie wolno mieć. Trzeba mieć takie założenie, jakie mają Brytyjczycy. Nie mają żadnych przyjaciół, mają wieczne interesy. I jak kandydat na prezydenta opowiada, że on ma już w kampanii jakiś kierunek, no to to jest kompromitacja, właściwie należałoby go wyśmietnikować, tego kandydata. I ja powiem tak, ja będę pracował z tymi, którzy przyniosą korzyści Polsce. I tyle. Pytanie od... To zależy od konkretnych ofert, sytuacji. Dane publiczne pytają, czy jako prezydent Polski zdecydowałby się pan najpierw przekazać 2 miliardy złotych na TVP, a potem rapować w Hot 16 Challenge o pomoc dla szpitali? Czy jednak najpierw zdecydowałby się pan dać pieniądze szpitalom, a rapowanie zostawić gwiazdom TVP? Panie redaktor, no ja już się roześmiałem, no ja nie będę odpowiadał na to pytanie, no przecież to jest skandal nad skandalem. No, to ale jest co jest skandalem? Co jest skandalem? No w ogóle co zrobił Duda i co zrobił PiS z tymi pieniędzmi, ale to jest tylko, to jest jakby taka namiastka tego, co zrobili z nami w ramach kwarantanny. Bo to, że zagrożenie medyczne istnieje, to nikt, znaczy no może są ludzie, którzy to kwestionują, ja tego nie kwestionuję. Natomiast to, jak została zorganizowana kwarantanna, to już jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność i ich lenistwo i odpowiedzialność, taka brak w ogóle analityki. To jest coś takiego, ja to obrazowo przedstawię, to jest coś takiego, jakbym miał dużą firmę, fabrykę i w tej fabryce nagle by się okazało, że jest, nie wiem, zakłócony jakiś łańcuch dostaw, tir się zepsuł i nie przywiózł towaru. To ja bym, to jak minister Szumowski z Morawieckim wymyślili tak, o, nie przyjechał towar ze śrubkami, zamykamy całą fabrykę, wszystkich zamykamy, zwalniamy was, uciekajcie, bo nie ma, bo jeden tir nie przyjechał. No przedsiębiorcy tak nie postępują, ludzie mądrzy, szukają rozwiązań, przesuwają ludzi do innych zadań, może trzeba robić co innego zamiast tymi śrubkami się zajmować, może trzeba szybko organizować gdzieś indziej dostawy, analityka, rozważanie różnych scenariuszy, zamknięcie wszystkiego, co to jest za pomysł, to jest pomysł na poziomie przedszkola. I teraz, pani redaktor, mówimy o 2 miliardach na TVP i onkologię. Proszę sobie policzyć, ile kosztowało nas, a kosztowało nas według moich szacunków około 1 biliona 117 miliardów, tyle prywatne przedsiębiorstwa i ludzie zwykli ze swoich oszczędności, ze strat na majątku położyli na kwarantannę. I proszę to przeliczyć na liczbę hospitalizowanych. To jest najdroższe leczenie Polski, to nawet jakbyśmy dali 2 miliardy na, zamiast na telewizję, na nowotwory, to i tak jest... No tylko, że z drugiej strony to tendencja światowa, no wszyscy tak, tak się zachowali, no niemal, no może z wyjątkiem, no Brytyjczycy na początku mieli inny pomysł, Szwecja inny pomysł zastosowała. Natomiast no wszędzie lockdown. Nie, pani redaktor, każdy kraj ma inny pomysł. Oczywiście, patrząc tak ogólnie, to wydaje się, że wszędzie jest lockdown. Ale nawet na Węgrzech było inaczej, w Czechach było inaczej, w Chorwacji było inaczej, ja już nie wspominam o Wielkiej Brytanii czy o Niemczech. Nigdzie nie było takiego lockdownu jak u nas. Bardzo długo w Wielkiej Brytanii zastanawiano się, czy to zamknąć, czy nie. Są programy pomocowe, szybko płynące pieniądze, a u nas jest tylko udawanie. Generalna zasada, jaka została złamana zasada odpowiedzialności. Rząd podjął działania, nie zastanawiając się, zakładając, że on nie będzie za nie odpowiadał. I to jest nauczka dla wszystkich obywateli, że jeżeli kiedykolwiek się zastanawialiście, że jak to demokracja bezpośrednia, referenda, że tłum będzie głupi decydował, co my mamy robić, przecież politycy są mądrzy, oni mają dostęp do informacji. Może tak, tylko są leniwi i okazało się, że są też głupi i po prostu mimo, że mają dostęp i możliwości, nie podjęli żadnych działań analitycznych i wybrali działanie bez odpowiedzialności. To ja już wolę, żeby Polacy się mylili, bo jak się będą mylić, to na swój rachunek, a Szumowski z Morawieckim mylą się na nasz rachunek i jeszcze teraz podejrzenia o to, że Szumowski de facto się dorabia na tej całej kwarantannie i tych maseczkach. Nie wiem, czy są prawdziwe, ale to pokazuje, jakie jest nastawienie polityków do odpowiedzialności za swoje czyny. Kolejne pytanie. Czy przygotuje pan pozew zbiorowy przeciwko polskiemu rządowi po tym, jak polska policja pacyfikowała protesty przedsiębiorców? Nie przeciwko rządowi, tylko będzie to przede wszystkim pozew A. Przeciwko policjantom, którzy składali fałszywe zeznania dotyczące mnie. B. Pozew za pacyfikowanie legalnych demonstracji. Powtórzmy to po raz setny. Jak to legalnych? No nie można się gromadzić w czasie pandemii. Takie jest rozporządzenie premiera.
Pani redaktor, premier to powiedział ostatnio, że to są tylko zalecenia, że on nie trzyma. Ale potem się tłumaczono za niego, że się pomylił. Generalnie, że otoczenie wprowadziło go w błąd, a poza tym te zalecenia miały dotyczyć tego, jak się powinno siedzieć w restauracji. No, z kim powinno się siedzieć, w jakich warunkach, w jakiej odległości? Czy z rodziną, czy nie z rodziną? Demonstracje legalne bez dwóch zdań, proszę posłuchać. Ale na jakiej podstawie pan to twierdzi? Pani redaktor, jest konstytucyjnie, naszym osiągnięciem konstytucyjnym po obaleniu PRL-u było to, że w latach 80. wszystkie demonstracje musiały uzyskać zgodę władzy. I najważniejszą zmianą było to, że suwerenny naród sobie robi demonstracje kiedy chce i jak chce i zgłasza to do urzędu, a urząd, samorząd uzyskał prawo sprzeciwu. Dodatkowo to jego prawo sprzeciwu zostało ograniczone poprzez możliwość kontroli przez sądy administracyjne, czyli obywatel, który zgłasza, dostaje sprzeciw, idzie do sądu i sąd uchyla ten sprzeciw. Znamy to na przykład z manifestacji LGBT w Lublinie, w Białymstoku. Nie ma czegoś takiego w Polsce jak zgoda. W związku z tym na żadną naszą demonstrację, którą zgłosiliśmy, nie było sprzeciwu. I to wystarczy do tego, żeby była legalna. Natomiast rozporządzenia ministra, które on sobie zrobił, nie mogą ograniczać konstytucyjnych i ustawowych praw do zgromadzeń. Żeby to było skuteczne, musieliby przeprowadzić ustawę, która mówi, że w czasie pandemii... No tak, ale w konstytucji zapisane, że jeśli chodzi o te zgromadzenia właśnie, to że to reguluje, ale tam jest napisane, że może regulować ustawa, a nie jest tam napisane, że musi. No taki jest artykuł 57 Konstytucji. Interpretować, to jest taki, wie pani, trochę prawny element, to nie można tego rozszerzać. No zacytuję. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa, a nie musi. Pani, dziękuję. O, teraz pani redaktor mnie panem posłem nazwała. Dziękuję. Ja tak powiedziałam, panie pośle? Tak? Tak, jestem. Ale dobra, mniejsza z tym. Chodzi o to, że absolutnie nie można tego w ten sposób interpretować. Jest bardzo bogate stanowisko Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, który całym sercem stoi po naszej stronie. Są prawa człowieka. Nie, no po prostu mamy wolność. Wolność zgromadzeń. I ta wolność może być ograniczona decyzją. Rafał Trzaskowski decyzji nie wydał. On sobie pisał do nas pisma, które sąd stwierdził, że nie mają w ogóle mocy administracyjnej. Tak, pamiętam te decyzje sądu. A kogo pan poprze w drugiej turze, pytają słuchacze? Siebie, ponieważ wygram z Andrzejem. A jak pan nie będzie w drugiej turze, jednak jak się pan nie dostanie, no kto ewentualnie zasługuje na pana głos? Pani redaktor, ja bardzo gardzę takim kierowaniem wyborcami, obywatelami pod tytułem ja ceduję swój głos. Gardzę, to jest bardzo, tak, bardzo mocne stwierdzenie, tak, takie... Pozwoliłbym sobie, żeby za Michała Wiśniewskiego, za Michała Wojciechowskiego, za Jacka Hołbowskiego decydować, na kogo oni mają zagłosować. Nigdy nie sprzedam żadnego głosu, ponieważ Nie da pan żadnego wskazania. Nie powie pan, na kogo zagłosuje, nie da pan żadnego wskazania. Czy popiera pan legalizację związków jednopłciowych? Może nie dam żadnego wskazania, ale powiem tak. Najgorsze, co w tej chwili w Polsce się dzieje, to jest pisowski reżim i Andrzej Duda, który biega jak pacynka na lince Jarosława Kaczyńskiego. Więc moje wskazanie jest takie, żebyśmy nie głosowali na reżimowców, którzy ograniczają naszą wolność i naruszają naszą własność. Czy popiera pan legalizację związków jednopłciowych? Pyta słuchacz. Pani redaktor, ja mam stanowisko, które teraz powtarza po mnie Władysław Kosiniak-Kamysz. To znaczy ja już od 2013 roku uważam, że wszelkie światopoglądowe wojny, które zaprzątają politycy, którymi politycy zaprzątają nam głowę, muszą zostać rozstrzygnięte w referendum. I cieszę się, że Władysław Kosiniak-Kamysz powtarza teraz za mną ten program i promuje demokrację bezpośrednią. Fajnych gość. Trochę takie, pan już Piłat, umywanie rąk. No niech zdecyduje naród. No, ja nie mam żadnego poglądu w tej sprawie, niech zdecyduje, ale swój pogląd jednak musi pan mieć. Mój pogląd, to jest co innego. Jeżeli pani pyta o mój pogląd prywatny, czyli do czego mógłbym przekonywać wszystkich, to jestem oczywiście za tym, żeby jak najwięcej wolności było. I żeby obywatele mieli jak największą wolność, ograniczoną tylko przez pewne naturalne konsekwencje.
związki homoseksualne występują powszechnie w naturze, nawet wśród zwierząt. Ludzie nie są odmienni, w związku z tym, jeżeli mężczyźni i kobiety chcą zawierać związki małżeńskie, powinni mieć do tego prawo, a państwo w ogóle się nie powinno tym interesować, bo to nie jest zakres, którymi politycy i władza państwowa powinny jakiekolwiek decyzje wydawać i ograniczać wolność. Czy nie wstyd panu zatrudniać ludzi na śmieciówkach? Takie jest pytanie do pana. Czy zatrudnia pan jakichś ludzi na śmieciówkach? Nie wstyd mi, ponieważ w Polsce nie ma już śmieciówek. Odkąd zostały ozusowane, każdy obywatel Ale może były, się... więc może do tej pory pan zatrudniał w ten sposób ludzi. Nie, to jest taka retoryka. Radia Tok FM, ostatni taki wywiad był w tym temacie, którym właśnie narzucono, że nawet obecnie, mimo że są w pełni ozusowane, wszyscy mają zabezpieczenie społeczne, to nadal się mówi o nich o śmieciówkach. W tym czasie obecnym jedyną śmieciową umową między pracodawcą a pracownikiem to jest konstytucja. My, naród, jako pracodawcy, mamy pracowników, polityków, którzy uważają konstytucję za umowę śmieciową. I to jest jedyna umowa śmieciowa, jaka w Polsce funkcjonuje w tej chwili. W debacie prezydenckiej mówił pan wyłącznie o przedsiębiorcach. Dlaczego całkowicie ignoruje pan sytuację pracowników? W debacie prezydenckiej skoncentrowałem się na problemie przedsiębiorców, ale proszę pamiętać, że pracownicy sektora prywatnego i mali i średni przedsiębiorcy to właściwie są rodziny, które się utrzymują razem. Ja się nie uważam za fabrykanta Niemca rodem z ziemi obiecanej, tylko ja pracuję w swojej firmie. Razem ze mną pracują inni ludzie. Ja jestem pracownikiem w swojej firmie, zorganizowałem sobie miejsce pracy. Pracodawcą to może jest, nie wiem, jakiś ktoś tak jak Marek, jak... No dobrze, ale ludzie, którzy u pana pracują, pracują na etacie? Nie, pracują na umowach zlecenie, ponieważ nie spełnia ich forma zatrudnienia, nie spełnia kryteriów przewidzianych przez kodeks pracy, ponieważ nie pracują... No czyli nie mają prawa do urlopu na przykład, nie mają prawa do zwolnienia... Pani redaktor, nie pracują pod moim kierownictwem bezpośrednim, nie pracują w reżimie czasu pracy określonym przez kodeks pracy, pracują dosyć dowolnie, pełnią zadania dorywcze i dostają za to wynagrodzenie większe niż ludzie na etatach. I prawda jest taka w Polsce, że ani kodeks pracy, ani Państwowa Inspekcja Pracy nie zrobiły dla dobrobytu pracowników tyle, ile konkurujący o pracownika przedsiębiorcy w ostatnich latach. To rynek pracownika jest większym dobrodziejstwem niż te wszystkie kodeksy, ustawy, które służą jedynie wielkim firmom, związkom zawodowym, a nie małym i średnim przedsiębiorcom. U nas pracownicy są wyjątkowo, korzystając tu z takiej nowomowy, zaopiekowani. My jesteśmy z nimi żyć. Teraz będzie rynek pracownika? Pan żartuje generalnie? Po pandemii będzie rynek pracownika? No gdzie? Był, ale mimo, że rynek pracownika już się skończył, to ja zrobiłem wszystko, żeby nikogo nie zwolnić, ponieważ ja jestem bardzo zadowolony z tych ludzi i ja jestem z nimi zżyty. Jeżeli widzę ich problem, to mi się po prostu serce łamie, że ja miałbym ich teraz zwolnić, bo oni nigdzie pracy nie dostaną. To ja już wolę nic nie zarobić, aby tylko przetrwać ten czas. I tak postąpiło miliony małych i średnich przedsiębiorstw. Te pomysły Morawieckiego, żeby obniżać pensje, zwalniać mailem, dla kogo one są? Dla zachodnich korporacji. Bo one mają tysiące pracowników i jak obniżą im o 30%, to dla nich to nie ma problemu. A jak ja mam czterech pracowników, 30%, to co ja? Co ja mam z jedną trzecią pracownika zwolnić? No to są w ogóle dla małych, średnich przedsiębiorstw pomysły Morawieckiego są absurdalne. To jest PiS służy międzynarodowym korporacjom i ludzie cierpią przez ich bezmyślność. Dziękuję bardzo. Skończyliśmy. Moglibyśmy w niej już tak rozmawiać w nieskończoność, ale nie wiem, czy jeszcze ktoś by wytrzymał, więc no cóż, życzę panu dużo zdrowia, żeby pan nie zwolnił rzeczywiście nikogo ze swoich ludzi, żeby mieli nadal pracę. No i do usłyszenia i do zobaczenia, no w lepszych czasach. Bardzo dziękuję pani redaktor za zaproszenie. To jest mój pierwszy raz w Radio Z, więc przeżyłem z panią redaktor tą chwilę. I wszystkich słuchaczy i internautów również żegnam. Dziękuję za poświęcony czas. Zdrowia życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia.